Witajcie. Dzisiaj taki smutny obrazek. Rezydencja wiosenna i jesienna moich dżdżownic runęła. Niestety przez parę dni poleżałem sobie w łóżku. No i nie dopilnowałem. Zwykle śnieg pływał po tej konstrukcji. Nie wiem, co wydarzyło się tym razem. Być może jakaś czapa zleciała z drzewa albo zrobiła się na górze niecka z wodą i po prostu wszystko runęło. Myślę, że konstrukcja jest nie do odzyskania. Co zrobimy? O, nawet pęknięte. Co zrobimy wkrótce? Jeszcze nie wiem, czy zastąpię podobnym. Na pewno przy większej hodowli potrzebne jest takie miejsce, które w okresach wiosny wczesnej, gdy jeszcze nie jest za ciepło, uchronić dżdżownice i pozwoli im lepiej funkcjonować. I to samo jesienią. Pamiętacie, że ostatnie pudełka znosiłem z tego namiotu już w grudniu. Także to jest jeszcze też miejsce dla takiej rezerwy i miejsca. I to służyło mi zdecydowanie do takich elementów manipulacyjnych. Przesypać, przesunąć. No niestety. Czy coś uda mi się z tego odzyskać? Może podpowiedzcie, może ktoś miał podobne zdarzenie? Czy w ogóle jest na co się jeszcze poświęcać? Czy coś można wyciąć? A co o tym myślicie? A generalnie film dedykuję ku ostrożności, ku pamięci i nawet jeżeli coś stoi długie lata, no niestety, czasami zdarzają się takie sytuacje jak i w tym roku. Mieliśmy bardzo duże opady śniegu, a później bardzo szybkie ocieplenie. No i spowodowało to katastrofę budowlaną. Pozdrawiam Was.